mówimy o kreskówkach. W porównaniu z innymi icebergami o kreskówkach, które skupiają się tylko na przykład Cartoon Network, albo tylko na Disneyu, albo tylko na jakiejś specyficznej kreskówce, ja zrobiłem własny iceberg, gdzie mamy wszystko naraz. Wybrałem tu najciekawsze tajemnice, zaginione odcinki, miejskie legendy, lost media, mało znane fakty, skandale i same mało znane kreskówki. I mam nadzieję, że to przypadnie wam do gustu. Bierzcie pod uwagę, że to jak bardzo coś jest tu mało znane, oceniam pod kątem polskiego odbiorcy i fana kreskówek. Taki Amerykanin, którego interesuje animacja, umieściłby niektóre z tych rzeczy niżej, a niektóre wyżej, więc miejcie to na uwadze podczas oglądania filmu. Jest tego bardzo dużo, przez co jest to mój chyba na razie największy film o kreskówkach i podejrzewam, że się wam spodoba. Zapraszam! Jetix. Jetix i jego zamknięcie to dość znana kwestia w polskiej społeczności kreskówek. Jetix był rebrandem Fox Kids, który spora ilość ludzi urodzonych w latach 90. i 2000. wspomina z bardzo dużą nostalgią. Stacja zakończyła nadawanie 18 września 2009 roku i została zastąpiona przez Disney XD. Jetix jest błędnie moim zdaniem uważany za jakąś kolebkę dobrych kreskówek, gdzie leciały tylko najlepsze animacje. A prawda jest taka, że no był to kanał, gdzie leciały i dobre rzeczy i syf, umówmy się. Wspominamy dobre rzeczy, które na tym leciały, takie jak Ludwiczek, Jake Long albo różne seriale Power Rangers, ale zapominamy o barachle typu Dzieciak kontra Kot, Sówka, Farma pełna strachów albo ta Puka, która była wpychana przez Jetixa i jego marketing wszędzie, a której nikt kogo znama, kto Jetixa oglądał, nie lubił. Pokémon zakazane odcinki. Popularne anime Pokémon ma chyba najbardziej znane przykłady zakazanych odcinków. Elektryczny żołnierz Porygon, odcinek, w którym pojawiała się scena powodująca u dzieci ataki epilepsji, był odcinek, gdzie facet strzelał do Asha z broni palnej i ta cała drama z Jinx, która była inspirowana subkulturą Ganguro, a w której doszukano się na zachodzie nawiązań do Blackface i tak dalej. Wiele z tych odcinków zakazano tylko w Ameryce albo innych krajach zachodu i w Japonii nadal są dostępne. Dodam też, że niektórych z odcinków, które były dostępne praktycznie wszędzie, zaś nie dopuszczono do emisji w Korei Południowej z powodu przedstawiania nawiązań do Japonii i japońskiej kultury. Samobójstwo z Kalmara. To jest chyba pierwsza creepypasta o zaginionym odcinku i ta najbardziej znana ze wszystkich. Opowiada ona o zaginionym odcinku kreskówki SpongeBob Kanciasto Porty, gdzie pojawia się Gor i gdzie Skalmar popełnia samobójstwo. Creepypasta stała się tak znana, że nawet nawiązano do niej w odcinku SpongeBoba, ale później niestety to ocenzurowano. Dingo Pictures to niemieckie studio animacji, które tworzy według wielu najgorsze animacje. Jak dla mnie, jak i wielu innych recenzentów, te kreskówki przechodzą już ten moment, gdzie są po prostu złe i płynnie przechodzą do tego, że są po prostu śmieszne. Trudno na te kreskówki narzekać, bo są tak robione chałupniczo, że stają się bekowe. Jest to też powód, dla którego nigdy nic od nich nie recenzowałem. Kreskówki są słynne z tego, że mają koszmarną animację, koszmarny dubbing, koszmarną muzykę i ogólnie wszystko w nich jest koszmarne. Były też wydawane jako gry z dziwacznymi zagadkami i puzzlami na PlayStation jako Midas Interactive i Phoenix Games, a w Polsce filmy tej firmy były wydawane z lektorem. Ogólnie ta cała firma to jeden wielki rabbit hole. Kreskówki z Korei Północnej. Korea Północna tworzy kreskówki, tak jak większość państw świata, a ilekroć jakaś jest odkrywana, budzi furorę w internecie, a zwłaszcza na zachodzie, przez to, że północno-koreańskie kreskówki najczęściej zawierają takie treści jak drastyczne śmierci, demonizowanie krajów takich jak Japonia albo Ameryka, gloryfikowanie Korei Północnej i inna tego typu propaganda kierowana dla dzieci. Prawdopodobnie najbardziej znaną kreskówką z Korei Północnej jest Squirrelly Hedgehog, który posiada nawet oficjalny angielski dubbing tworzony przez Mondo World. Simpsonowie przewidują przyszłość. To jest jedna z tych teorii kreskówkowych, które od dawna przeszły do mainstreamu. I chyba jedną z pierwszych, a na pewno jedną z najpopularniejszych. Twierdzi ona, że Simpsonowie, popularny w Ameryce serial animowany, przewiduje przyszłość. W skrócie, ludzie znajdują w Simpsonach jakieś losowe gagi w tle albo nawiązania do popkultury i twierdzą, że jest to przewidywanie przyszłości przez serial. Istnieją nawet fałszywe arty ze Simpsonów, które ludzie potem uznają za przewidzenie przyszłości. Prawda jest taka, że wszystkie te przewidzenia przyszłości przez Simpsonów to po prostu albo zbiegi okoliczności, albo fałszywki, albo myślenie życzeniowe. Opuszczony przez Disneya. Opuszczony przez Disneya to creepypasta, czy też raczej seria czterech creepypast, o człowieku, który zagłębia się w Disneya i odkrywa działające ku jego zniszczeniu paranormalne siły i zagłębia się w to na tyle głęboko, że zaczyna być śledzony przez samego Disneya.
Creepypasty są bardzo dobrze napisane, a ich ogromnym plusem jest to, że zawierają naprawdę ogromne ilości nawiązań do faktycznych miejskich legend, teorii, faktów itp. o Disneyu, co sprawia, że creepypasty sprawiają wrażenie naprawdę realistycznych i naprawdę mają bardzo dobrą, paranoidalną atmosferę. Polecam. Zaginione polskie dubbingi. Wiele polskich dubbingów nigdy nie zostało w żaden sposób nagrane, czy to oficjalnie, czy na DVD. Niektóre z nich puszczono w telewizji tylko i wyłącznie raz, dlatego się nie dziwię. Pierwszym przykładem z brzegu niech będzie film Dolina Paproci, który posiadał wersję z dubbingiem, ale nie ma go nigdzie do pobrania, praktycznie nigdzie. Innym przykładem, takim bardziej z naszego podwórka, niech będzie Eddie i Miś, który posiadał swoją drugą wersję dubbingową. Jako przykład weźmy nasz mem odcinek Brokułowy Zawrót Głowy, gdzie jest książę deser. No bo i po co, skoro można zjeść jeszcze trochę deseru? Deser, 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 w tym drugim dubbingu nazywał się on Ach te warzywa i o dziwo istnieje fragment tego nagrania w internecie. Masz rację. Po co komu te obrzydliwe brokuły? Wyglądają pewnie też okropnie. Tak, są zielone i trzęsą się jak kosmici. Niestety ucina się akurat, kiedy pojawia się deser, który zgaduję tutaj nazywał się Książę Budyniu, wnioskując po tym, co już mamy. A budyń świetnie wygląda i jest bardzo smaczny, zwłaszcza budyń czekoladowy. Co? Der Führer's Face. Der Führer's Face to nagrodzona Oscarem animacja propagandowa stworzona przez Disneya podczas II wojny światowej, która w krzywym zwierciadle przedstawia życie w III Rzeszy i której głównym bohaterem jest Kaczor Donald. Animacja jest często błędnie określana w popkulturze, zwłaszcza na YouTubie, jako kreskówka promująca nazizm. Jest to tak naprawdę jedna z wielu kreskówek propagandowych, ale jest ona zdecydowanie tą najbardziej znaną. Elsa Gate. Elsa Gate to ogólne określenie na kreskówki na YouTube dla dzieci, które zawierają szkodliwe treści. Mamy tam m.in. gore, seksualizację postaci, dziwne scenariusze takie jak pierdzenie, wbijanie strzykawek, jakieś bawialanie się w szlamie itd. A to wszystko ma taki strasznie niekomfortowy vibe. Nazwa wzięła się od tego, że w dużej części tych filmów główny bohater to Elsa z Krainy Lodu. Tego typu filmów są na YouTubie setki, może nawet tysiące. Dosłownie jest ich cały zalew. A YouTube Kids powstało właśnie m.in., żeby powstrzymać tego napływ, co no się nie udało. Istnieje wiele teorii na temat tego, jak powstają te filmy. Niektórzy ludzie mówią, że robią je boty, druga, że są takie zautomatyzowane skrypty, a inna jest taka, że to po prostu ludzie, którzy chcą zarobić na dzieciach, ponieważ tego typu filmy mają najczęściej kilka milionów wyświetleń. Kosmiczny wykop. W Ameryce bardzo popularne są kreskówki z celebrytami. Istniało ich kilka, takich jak Świat według Ludwiczka z Louis Andersonem, Świat Bobiego z Howie Mandelem, Mała Rosie z Rosin Bar, czy też Hulk Hogan Rock and Wrestling z zapaśnikami WWE. W Polsce do tej pory mamy tylko jedną autorską kreskówkę tego typu, a jest nią Kosmiczny wykop. Kosmiczny wykop to kreskówka autorstwa Bartosza Kędzierskiego, opowiadająca o słynnym polskim piłkarzu Robercie Lewandowskim, który gra w piłkę z kosmitami i musi wygrać w galaktycznej lidze. Kreskówka spotkała się z wyjątkowo negatywnym odezwem widzów i recenzentów i serial chyba przez to jak na razie siedzi cicho i ma na razie tylko 26 odcinków. Toonami. Toonami to blok amerykańskiego Cartoon Network, na którym leciało różne anime i okazjonalnie inne kreskówki, takie jak Atomówki albo Samurai Jack, którego hostem był robot Tom. Jest ono absolutnym hitem w USA i wiele Amerykanów wspomina je z nostalgią i przez nie właśnie poznało anime. To, co mnie zaskoczyło, to to, że Toonami leciało w Polsce. Może dlatego, że gdy leciało, byłem jeszcze niemowlakiem, nie wiem. Toonami przestało nadawać w Polsce, a w Ameryce obecnie nadaje jako część Adult Swim. Adult Swim to blok programowy amerykańskiego Cartoon Network, który nadaje kreskówki dla dorosłych. Na temat powiedzenia słówka albo dwóch na temat ich jakości się powstrzymam, bo ten film to nie recenzja. Z tego co wiem, wiele ludzi chce, żeby w Polsce też był Adult Swim, ale biorąc pod uwagę polskie warunki, no raczej to się nie przyjęłoby u nas. Teoria Pixara. Teoria Pixara jest najpopularniejszą teorią na temat animacji chyba w historii. Głosi ona, że wszystkie filmy firmy Pixar są połączone w jednym uniwersum, w którym maszyny w końcu przejmują świat, a później robią to zwierzęta. Nie będę tutaj tego opisywał w pełni, bo teoria jest dość długa i dość dobrze przemyślana, ale osobiście za nią nie przepadam. Nie wiem, jakoś mi się nie podoba koncept tego, że wszystkie te filmy są w jednym uniwersum. Cenzura animacji w Polsce. W Polsce wiele animacji, zarówno kreskówek, jak i pełnometrażowych filmów animowanych, jest cenzurowanych.
Usuwane są w nich wątki LGBT, a w wypadku niektórych kreskówek, takich jak Pora na przygodę, także i bardziej w cudzysłowie drastyczne i wulgarne sceny. Jeszcze o cenzurowaniu kreskówek trochę sobie pomówimy później. Wideo Brinquedo. Wideo Brinquedo to taki, najprościej mówiąc, brazylijski odpowiednik Dingo Pictures. Słynny z tworzenia kopii filmów Disneya, Pixara czy Dreamworks. Tylko, że jeszcze śmieszniejszy, bo tworzą filmy w 3D, przez co mamy postacie itp., które wyglądają jak pierwsze lepsze projekty 3D w jakimś blenderze czy coś. Firma rozpoczęła pracę w 1994, a własne filmy zaczęli robić dopiero po sukcesie Dzieje z Nemo, kiedy zobaczyli, że zaczyna być duży popyt na jakąś kreskówkę o rybach, którą dystrybuowali w Brazylii, i zgaduję, że tak wpadli na ten pomysł robienia swoich podróbek. Wydali około 16 filmów i według Wikipedii od 10 lat jakoś zapadli się pod ziemię, ale inne źródła podają, że dalej ta firma jest jakoś aktywna. Na podstawie ich najpopularniejszej serii Małe Auta, podrabiającą auta Pixara, powstał nawet musical. Nie mam pytań. Władcy Much 1. Wszyscy pamiętamy chyba kreskówkę Władcy Much. Była to kreskówka dla dorosłych autorstwa Bartosza Kędzierskiego, którą emitowano dalej w polskiej telewizji. Było ono ogromnym hitem te paręnaście lat temu i była jedną z rzeczy, które rządziły wtedy polskim internetem. Seria została zakończona i nic nie zapowiadało na to, że kiedykolwiek powróci. Do czasu. W 2019 na oficjalnym kanale Polsatu na YouTube pojawił się teledysk z głównym bohaterem Władców Much, Czesiem. Na początku myślano, że jest to po prostu jakieś nostalgiczne nawiązanie, ale potem w sierpniu do internetu wyciekł cały odcinek czegoś, co się nazywało Władców Much 1, którego raczej pokazać nie zaryzykuję, bo jest on skutecznie zdejmowany przez polską telewizję. Możecie go śmiało znaleźć w internecie, wystarczy, że wpiszecie Władcy Much 1 Komitet Rodzicielski. I tak oto zaczęła się intryga, która dodatkowo podsyciło TV4, pokazując w spocie na 20-lecie stacji teasery rzekomego Władcy Much 1. Ale kiedy już wydało się, że sytuacja przycichła, BUM! Bartosz Kędzierski w lipcu 2020 roku rzekomo wrzucił to na swój profil na Facebooku. Potem post zniknął i do tej pory nie wiadomo, czy napisał to faktycznie Bartek, czy było to włamanie. Ostatnim śladem po tym, że serial miał faktycznie istnieć, był 30-sekundowy fragment i czołówka, którą Bartek Kędzierski dodał na Vimeo. Do tej pory nikt nie wie, prawdopodobnie poza samym Bartkiem Kędzierskim i TV4 czy tam Polsatem, czy seria powstanie, czy też został anulowany albo wstrzymany. Siso. Siso to zakazany odcinek, ale taki istniejący, Teletubisiów. Teletubisie były popularnym kiedyś programem dla dzieci, który ja jako dziecko kochałem niesamowicie. W Teletubisiach czasami pojawiały się na koniec odcinka różne skecze, takie jak tańczący miś albo parada zwierząt, i w tym konkretnym odcinku pojawił się po raz pierwszy pewien skecz, który stał się dość kontrowersyjny. Skecz z lwem i misiem. Jako że był to program dla najmłodszych, rodzicom nie spodobało się to, że skecz był rzekomo zbyt straszny, by go im serwować w takim programie. Dzieci rzekomo bały się wyglądu i głosów misia i lwa i samego faktu, że lew gonił misia wrzeszcząc, a w tle leciała niepokojąca muzyka. Przez to trzeba było zrobić drugą wersję tego skeczu, gdzie był inny, bardziej powiedzmy śmieszny dubbing, inna muzyka, odgłosy dodane i to w kilku językach. Czapka chudego Eda. To jest tajemnica związana z kreskówką Ed, Ed i Eddie. Występowała w niej postać chudego Eda, znanego też jako Ed Skarpeta. Nosił on na głowie długą czapkę, której nigdy nie zdejmował, a gdy już ją zdjął, co zawsze było pokazane poza kadrem, wszyscy wpadali w obrzydzenie albo strach, a on sam wstydził się tego, co pod nią ma. Nigdy nie zostało to ujawnione i to, co tam jest, pozostało niewiadomą. Istnieje co prawda ten obrazek pochodzący z gry online Ed, Ed i Eddie Lunchroom Rumble, ale gra jest niestety niekanoniczna, więc to też jest niekanoniczne. Ja osobiście mam teorię, że chudy Ed jest łysy z tylko kilkoma włosami na głowie. W samej kreskówce kilkukrotnie można zobaczyć było kształt głowy chudego Eda, gdy był w czepku kąpielowym albo w czapce Kevina. A nawet widzieliśmy fragment łysej głowy przez kilka klapek w paru odcinkach. Tylko, że czy by to obrzydziło na tyle inne postacie, że pytałyby się, czy to boli i tak dalej? Nie wiem. Jest taka trochę subteoria tej teorii o łysinie, która twierdzi, że chudy Ed ma na owej głowie jakieś ślady po chemioterapii, jakieś blizny czy coś takiego. Ale to tylko teorie. 4Kids.
Tworkic umieściłbym w pierwszej warstwie, ale w Polsce to, co z nim chodzi, jest raczej mniej znane niż w Ameryce, dlatego uznałem, że będzie lepiej pasować tu. Tworkic było studiem dubbingującym, zajmującym się lokalizacją anime. Pośród fanów anime ma bardzo złą opinię. Zmieniali oni rasy postaciom, zmieniali onigiri i inne japońskie jedzenie na kanapki lub inne przekąski, albo określali je jako pączki. These donuts are great! Jelly-filled are my favorite! Nothing beats a jelly-filled donut! Zamieniali napisy po japońsku na albo po angielsku, albo na jakieś nic nieznaczące znaki, i tak dalej, i tak dalej. Było to spowodowane, według jednego z dubbingerów pracujących dla 4Kids, że wówczas w amerykańskiej porannej telewizji dla dzieci nie wolno było pokazywać rzeczy takich jak m.in. używki, religijne symbole albo broń palna. Śmieszne polskie zmiany w dubbingu. To jest na drugiej warstwie tylko dlatego, że bardzo mało ludzi to zauważa, bo jest to coś, czego w sumie możesz nie zauważyć, jak nie oglądasz kreskówki od początku albo po prostu nie interesujesz się dubbingiem i takimi detalami. Mimo wszystko z tym spotkał się prawie każdy, a jest to coś, co mnie powala na łopatki, ilekroć to widzę. Polskie tłumaczenia kreskówek mają często różne tłumaczenia, najczęściej z powodu kilku reżyserów dubbingu, przez co mamy niesamowicie śmieszne zmiany w dubbingu właśnie. Przykładowo, mieliśmy takie zmiany jak Kapitan Dorsz, dowódca bazy w Zło w potrawce, Luszyn na Lucjanek w Bliźniakach Kramp i niektóre z tych zmian są dość mało znane, a niektóre są zaginione, ale o zaginionych polskich dubbingach wspomniałem już warstwę wyżej. Ruvatar Gat. To, co tu widzicie, to podróbka myszki Miki stworzona przez terrorystów z Hamasu dla palestyńskiej telewizji. Jej głównym bohaterem była myszka Miki, określana imieniem Farfur. Kreskówka posiada takie ciekawe, powiedzmy, morały, jak to, że Żydzi to podludzie, islam musi panować nad światem, powinieneś się samo karać za używanie języka angielskiego. No, tylko dlaczego mówiłem o Farfurze w czasie przeszłym? Ano, bo w jednym odcinku ten umiera zabity przez Żyda, co serial określa śmiercią męczennika i show przejmuje pszczółka Maja, która potem też umiera, bo była chora. I dlaczego? Bo nie mogła opuścić strefy gazy i nie dowieziono ją na czas do szpitala w Egipcie, co też zostało określone mianem śmierci męczenniczej. Potem maskotką programu został Królik, który też zginął śmiercią męczennika w podobny sposób co pszczółka Maja i który twierdził, że zje Żydów. I dałbym tą, powiedzmy w cudzysłowie, kreskówkę nieco niżej, ale czy ona jest tak mało znana, to ja nie wiem. Censored 11. Censored 11 to określenie na 11 kreskówek Warner Bros., które wstrzymano z emisji w telewizji, bo były, no, rasistowskie. Posiadały one dość obraźliwe karykatury czarnoskórych osób i moja w cudzysłowie ulubiona to Jungle Jitter, którą teraz widzicie w tle, bo jest tak głupia i stereotypowa, że aż śmieszna. Patrzcie na tą Wakandę po prostu. Boku no Pico. Boku no Pico to anime opowiadające o trzech chłopcach i starszym facecie, którzy uprawiają seks. W czasach, kiedy anime nie było jeszcze tak mainstreamowe w polskim internecie jak obecnie, było ono używane jako swego rodzaju przykład mówiący: patrzcie, jakie anime jest dziwne, Japończycy też. Dawniej było ono też często używane jako swego rodzaju internetowy, szokowy żart, robiony na przykład znajomemu, który chce obejrzeć swoje pierwsze anime, więc poleca mu się to właśnie, żeby go zszokować. Czarodziejka z Księżyca, pierwsze tłumaczenie. Pierwsze tłumaczenie jednego z najpopularniejszych anime kierowanych dla dziewczynek jest znane jako jedne z najgorszych tłumaczeń w polskiej telewizji, do tego stopnia, że ma osobny artykuł na Wikipedii. Jest to jedyny przypadek, jaki znam, gdzie osobny artykuł posiada zarówno jakaś animacja, jak i jej polskie tłumaczenie. W tłumaczeniu przerabiano zaklęcia na rymowanki, zmieniano nazwy wszystkiego na bardziej dziecinne, usuwano wątki LGBT czy bardziej brutalne sceny i mieliśmy oczywiście błędnie wymawiane imię głównej bohaterki, wzięte z przetłumaczenia jej japońskiego imienia Usagi, które oznacza po japońsku królik. Nazywam się Bunny Tsukino. Ogólnie przez tego lektora to wszystko ma dla mnie taki, nie wiem, trochę przeklęty vibe, nie wiem, czy to tylko ja tak mam. Animowany Titanic. Istnieją dwa animowane filmy opowiadające o tragedii zatopienia statku Titanic, oba stworzone po tym, jak film Titanic stał się finansowym hitem. Nie muszę mówić, że jest to w dość złym smaku tworzyć coś takiego, zwłaszcza, że w jednym z tych filmów jest rapujący pies, a w drugim jest wielka ośmiornica, która skleja Titanic z powrotem, a potem w następnej części tego drugiego Titanica ruszają do Atlantydy, która jest jakąś krainą zabawek i walczą z wielkim rekinem, który rapuje.
Yo, 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 look at my teeth. They're so sharp and white and neat. They bring on fear and heal some terror. Once they shed, I make no error. Shrek, pierwsza wersja. Czy wiedzieliście, że Shrek, którego znamy, to nie jest pierwsza wersja Shreka? Oryginalna pierwsza wersja Shreka była nieco inna i niestety jej anulowanie naznaczone jest tragedią. Oryginalnego Shreka dubbingować miał Chris Farley, uwielbiany amerykański komik. Niestety, zanim ukończył nagrywanie swojego głosu do filmu, a miał nagrać około 85% dialogów, zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków. No problem. You're just displacing your anger. Believe me, it's properly placed. You're really mad whoever did this to you. No one did anything to me. Yes, yes, yes. Someone hurt you so bad. Someone hurt you many years ago. Leave my parents out of this. Breakthrough. Let's go with that. Let's explore family origin. Were you hugged as a child, Shrek? All right, all right. DreamWorks stwierdziło, że stworzenie filmu dalej z jego głosem, udawanym przez jakiegoś innego osobnika, byłoby przejawem złego smaku. I w końcu Shreka zagrał Mike Myers, a zrobił to ponoć właśnie dlatego, żeby uhonorować swojego zmarłego przyjaciela. Zachowało się kilka storyboardów ze Shrekiem Farley'a i test animacji 3D. Hoboczaki. Hoboczaki to było coś, co oglądałem jako małe dziecko. Była to dość mało znana kukiełkowa, powiedzmy, animacja, która mi przypominała ulicę Sezamkową. Patrzcie, co kurwa kiedyś było na ich stronie na Wikipedii. Co to jest? Pokémon złapie wszystkie. Tak, jeszcze w temacie anime Pokémon, to w Polsce wypuszczono polską wersję płyty Pokémon to be a Master z polskimi aktorami z anime. A jej jakość jest... no śmiechowa i momentami przypomina mi bazarowe tłumaczenie. Moim faworytem jest piosenka zespołu R, a raczej jej początek, no posłuchajcie sami. Mówi boss, mam dosyć czekania. Chcę mieć Pikachu i tym razem mi się uda. Lost Episodes. Lost Episodes to moim zdaniem bardzo ciekawa creepypasta o tym, jak powstają miejskie legendy o zaginionych i zakazanych odcinkach. W niej główny bohater opowiada o chłopaku z sąsiedztwa Sidzie, który w dzieciństwie zaczyna eksperymentować z cięciem taśm filmowych. Główny bohater zauważa, że stopniowo jego materiały zaczynają stawać się coraz bardziej straszne, aż w końcu zapomina o nim, do czasu aż nie odkrywa w internecie creepypast o zaginionych odcinkach. Wraca wtedy do domu Sida i okazuje się, że Sid stał się taki szalony, że sam siebie umieścił w kreskówce. Jest to naprawdę fajna creepypasta i bardzo ją wam wszystkim polecam. Super Niania, anime i manga. Jeszcze raz poruszymy temat anime. Są wakacje roku 2003, a w programie Uwaga TVN, prowadzonym przez Dorotę Zawadzką, tak zwaną Super Nianie, poruszono temat mangi i anime, a konkretnie bardzo popularnego wtedy anime Dragon Ball Z i głównie mangi na jego podstawie. Materiał był wyjątkowo cringe'owy i jednostronny i duża część fanów Dragon Balla i anime, zanim to zostało bardziej rozpopularyzowane, w ogóle twierdzi, że materiał ten przyczynił się do no takiego, a nie innego postrzegania anime przez boomerów. Osobiście moim ulubionym aspektem tego materiału jest powtarzany nieustannie odgłos seks, seks. Handlowanie własnym ciałem? Na przykład? Seks, 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 seks. Nie ma żadnego sposobu, żeby... Twórcy i uwaga, tłumacze Dragon Balla i innych mang zostali określeni w tym materiale mianem pedofili, którzy seksualizują młodzież, a sama Dorota Zawadzka implikowała, że mangi i anime powinno się w ogóle zakazać, bo jak to można? Niestety, ale sytuacja anime i mangi się w Polsce nie poprawiła, ponieważ dalej mamy m.in. dość żenujące wykłady ludzi, gdzie na przykład mówią, że anime jest złe, bo tworzy je kultura inna niż Polska. Ogólnie jest to dość żenująca karta historii azjatyckiej animacji w Polsce. Podróbki Barta Simpsona. W pierwszych latach istnienia serialu Simpsonowie postać Barta Simpsona była hitem pośród dzieci i nastolatków. Doprowadziło to do tego, że w tamtych latach Simpsonowie zyskali cały, powiedzmy, osobny gatunek podróbek, który jest nieludzko śmieszny. Były to podrabiane koszulki z Bartem Simpsonem w różnych dziwnych sytuacjach. Największą furorę budzą te otworzone okazjonalnie z powodu słynnych wydarzeń, takich jak wojna w Iraku albo epidemia AIDS. Z jakiegoś powodu osobnym, całym podgatunkiem tych podróbek były te inspirowane kulturą afroamerykańską z postaciami takimi jak Nelson Mandela, Malcolm X albo różni znani wtedy raperzy. Obecnie tego typu podróbki są widziane w amerykańskiej popkulturze z pewną nostalgią. Do Polski, zgaduję, nigdy nie dotarły, bo Simpsonowie nie byli u nas tak popularni jak na Zachodzie.
Smutna historia Henia, 1953. Wszyscy znamy i lubimy Tomka i przyjaciół, ale czy wiedzieliście, że oryginalna seria z modelami nie jest pierwszą próbą jego ekranizacji? Nie, jest trzecią. Przed nią była próba serialu z animacją 2D z 79, a jeszcze przed tym oryginalna smutna historia Henia z 53. Było to nagrywane na żywo i podobno było w bardzo złej jakości. W pewnym momencie model pociągu nawet się wykoleił i ktoś z obsługi wsadził go z powrotem na tory widoczną ręką. Nie istnieje żadne nagranie ani zdjęcie z tego wydarzenia, a to co widzicie w tle to rekreacja stworzona przez fana, o ile mi wiadomo. Wielebny Audrey, twórca Tomka i przyjaciół, nie przepadał za tą wersją i bardzo ją skrytykował. Laflets. Laflets to kreskówki stworzone przez Walta Disneya w latach 20. Nie ma po nich żadnych pozostałości, dosłownie żadnych. Trwały od 20 do 30 sekund. Jest to chyba pierwsze chronologicznie Lost Media związane z Disneyem. Obsession Octopus. Czy pamiętacie serial My Little Pony Przyjaźń to Magia, który był swego czasu ogromnym hitem i posiadał własny fandom tzw. brownies? No więc użytkownik YouTube Obsession Octopus był osobą, którą można śmiało uznać za jednego z pierwszych brownie w polskim internecie. Choć podobno sam twierdził, że nie jest brownie i nie lubi tego fandomu. Użytkownik ten w roku 2011 przesłał wszystkie wówczas odcinki My Little Pony z własnymi napisami i tłumaczył je tak około rok. Prowadził też ten blog 8 mil morskich, który jest od prawie 10 lat nieaktywny. Do tej pory zostało na jego kanale tylko kilka filmików związanych z kucykami, z czego niektóre z nich z jakiegoś powodu mają strasznie dużo dislajków. Dlaczego zostało tylko te kilka filmików, a nie wszystkie? Ano bo w 2012 Octopus otrzymał od Hasbro nakaz, aby wstrzymać się od kontynuowania tłumaczenia odcinków, ponieważ było to uznawane za łamanie praw autorskich, usunął je wszystkie i od tej pory, z tego co wiem, nie tworzy już kucykowego kontentu. Camp TV. Camp TV to oryginalny prototyp popularnego animowanego reality show Wyspa Totalnej Porażki. Wiele designów z Camp TV przetrwało do Totalnej Porażki lub zostało potem wykorzystanych jako designy postaci w tle w Totalnej Porażce, takich jak statyści Chrisa, którzy giną w paru odcinkach. A skoro jesteśmy przy prototypach znanych kreskówek, Meso Blues. To była wczesna wersja Johnny'ego Bravo stworzona przez Vanna Partible, twórca serii, w roku 93. Był to animowany filmik krótkometrażowy o kolesiu udającym Elvisa, zrobionym jako praca studencka. Zdobył on dość ciepłe przyjęcie, zwłaszcza po tym jak zobaczył go ktoś z Hanny-Barbery i zaoferował Vannowi stworzenie na podstawie tego serialu. I tak oto powstał Johnny Bravo, którego znamy i kochamy. Van do tej pory jednak nie wypuścił Meso Blues. Istnieją tylko 4 kratki pozostałe z całego filmu, jedna grafika koncepcyjna głównego protagonisty i 5 sekund jego nagrań. Anulowanie emisji dzielnego agenta Kaczora. Dzielny agent Kaczor, w oryginalnej wersji Darkwing Duck, to bardzo doceniana w Ameryce kreskówka. W Polsce jednak podobno nie przyjęła się. Powód tego jest dość ciekawy, otóż polska Wikipedia podawała dawniej, że serial został zdjęty z powodu tego, że uznano, że jest zbyt mroczny i brutalny i może źle wpływać na młodzież. Problem w tym, że nie do końca wiem, czy to prawda, czy nie. Jedynym dowodem na temat tego, jaki mogłem znaleźć, była stara wersja strony o serialu na polskiej Wikipedii i tyle. Tam pojawiła się owa informacja po raz pierwszy, a o ile mi wiadomo, dopiero potem na stronach takich jak Filmweb albo Disney Wiki również się pojawiła. Więc do tej pory nie wiem, czy to faktycznie coś miało miejsce, czy ktoś dla jaj wypuścił to sam jako niby ciekawostkę i tak powstał ten mit. Camp Coral kontrowersje. Camp Coral to spin-off SpongeBoba Kanciastoportego, który stał się obiektem pewnej, no dość mocnej kontrowersji, ponownie bardziej znanej w Ameryce niż w Polsce. Ponieważ, no cóż, Amerykanie wręcz kochają SpongeBoba. Twórca SpongeBoba, Steven Hillenburg, był przeciwny wszelkiej maści spin-offom i tak dalej, dlatego pojawiły się szybko teorie i oskarżenia w stronę Nickelodeonu, że kanał czekał na to, żeby Hillenburg zmarł ze spin-offem. Aktor głosowy SpongeBoba, Tom Kenny, zaprotestował, twierdząc, że Steven wiedział o Camp Coral, ale z drugiej strony, jeżeli o tym wiedział, to czemu nie próbował tego jakoś ogarnąć? Skoro nie przepadał za spin-offami i nie chciał, aby jakieś powstały, to... Nie wiem, ja nic nie sugeruję, ale dla mnie jest to przynajmniej trochę dziwne. Wpadka w przygodach Smoka Felusia. Zakończmy tą warstwę kolejnym skandalem z seksem w tle. Wydania VHS kreskówki Przygody Smoka Felusia, lub po prostu Smok Feluś, miały pewną niespodziankę. Swego czasu w kasecie z tą kreskówką znaleziono bowiem nagrany film pornograficzny. Było to spowodowane tym, że kreskówki były nagrywane podobno na kasety po filmach pornograficznych, które się nie sprzedawały i ktoś najwidoczniej zapomniał tą konkretną rozmagnesować i podobno pojawiło się nawet w Uwaga TVN.
prawdziwy dom klanu na drzewie. Amerykańskie Cartoon Network organizowało swojego czasu akcję Ultimate Wishlist. Większość nagród nie była szczerze zbyt interesująca, bo były to na przykład repliki pokojów albo gadżetów z kreskówek w twoim domu albo coś. Najbardziej popularną i znaną nagrodą natomiast, i bardzo ciekawą, był kosztujący $1,000,000 dom replika bazy sektoru V z klanu na drzewie. Dom ten miał być w pełni wyposażony w prąd, wodę, konsolę do gier, telewizję plazmową, teleskop i tak dalej. Najśmieszniejsze jest to, że tej nagrody prawdopodobnie nikt nie kupił z powodu ceny, dlatego no niestety nigdy nie dowiemy się, o co w tym tak naprawdę chodziło, jak to wyglądało, ani jakiej było skali. Shadowman. Czy wiedzieliście, że w Benie 10 istnieje polski kosmita? Kosmita stworzony przez Polaka? Swego czasu Ben 10 posiadał międzynarodowy konkurs na narysowanie kosmity i jednym ze zwycięzców był Polak Wiktor Żabiński i jego kosmita Shadowman. Shadowman był dość prostym kosmitą, który wyglądał nieco jak Upgrade i jedyną jego umiejętnością było ukrywanie się w ciemności. Kajko i Kokosz, pierwsza próba animacji. Zanim na Netflixie zadebiutował Kajko i Kokosz i zanim powstała ta przeklęta animacja 3D, była pierwsza próba animacji o dwóch wojach. Miała je stworzyć polski oddział Hanna-Barbera razem ze studiem filmów rysunkowych, ale projekt nie wyszedł i nie ma zbyt wiele informacji o nim i pozostał po nim tylko ten fragment. Pierwsza animacja z Gwiezdnych Wojen. Wszyscy chyba znamy ten jeden gwiezdnowojenny film telewizyjny stworzony na Dzień Dziękczynienia, znany jako Star Wars Holiday Special. To w nim pojawiała się pierwsza w historii animacja o Gwiezdnych Wojnach, znana także jako The Story of a Faithful Wookiee. W tej animacji po raz pierwszy w historii pojawiała się postać Boby Fetta. TMNT, filmy VHS. Oryginalne wojownicze żółwie ninja z lat 80. pod koniec swojej powiedzmy kariery zaczęły występować też w filmach tworzonych na kasety VHS. Pojawiły się trzy tego typu filmy: We Wish You a Turtle Christmas, Turtle Tunes i Operation Blue Line, z czego ta ostatnia była kasetą edukacyjną, mającą uczyć dzieci zalet korzystania z publicznego transportu. Warto zaznaczyć, że w tej ostatniej mieliśmy najprawdopodobniej najgorsze kostiumy żółwi ninja. No spójrzcie na to. The Slim Shady Show. Teraz trochę o bardzo mało znanych kreskówkach dla dorosłych. Slim Shady Show było chyba pierwszą kreskówką robioną przez rapera, nie stworzoną z myślą o dzieciach. Stworzył ją Eminem i jest okropnej jakości. Wystarczy powiedzieć, że w pierwszym odcinku z dupy pojawiają się postacie z South Parku, z którymi Eminem i jego koledzy uprawiają seks. Go Animate Grounded Videos. Poruszymy tutaj trochę temat niesamowicie dziwnych trendów kreskówkowych w amerykańskim internecie. Jednym z tych trendów są Grounded Videos. Większość, jeżeli nie wszystkie tego typu filmy, tworzą dzieci i osoby na spektrum autyzmu. Są to filmy tworzone w darmowym programie do animacji Go Animate, gdzie postacie z popkultury, najczęściej te znienawidzone przez dzieci i osoby na spektrum autyzmu, takie jak Kajtuś, dostają szlaban od swoich rodziców w wyjątkowo długich opisach, takich jak jesteś uziemiony na 1300 miliardów lat. Podobnie jak filmy ElsaGate, tego typu filmy tworzone są maszynowo i jest ich cała masa. Jest to praktycznie cała osobna społeczność tworząca tego typu filmy. Trochę jak te animation memes, ale dosłownie tworzy się jeden i ten sam typ filmu, gdzie mamy postać, która jest uziemiana przez rodziców. Fantasmagorii. Fantasmagorii to coś, co można uznać za pierwszą kreskówkę. Pochodzi z Francji i stworzono go w 1908 roku. Oczywiście mógłbym polemizować, ale to, czy miałoby to znaczenie, zależy od tego, czy za kreskówkę będziecie uważać te poklatkowe gadżety z końca XIX i początku XX wieku, czy też nie. Jest to prosta animacja czegoś, co dzisiaj określilibyśmy mianem Stickmana na czarnym tle. Hardcore 44. Teraz trochę o polskiej animacji. Hardcore 44 miał być filmem Tomasza Bagińskiego, tego od Cytadeli, zrobionym w stylu 300, czyli w głównej mierze animowanym w 3D z aktorami. Miało być to powstanie warszawskie w stylu Wolfensteina, z cyborgami, robotami itd. Tomasz Bagiński wielokrotnie mówił o tym, że film powstanie i podawał datę premiery, ale te nigdy się nie spełniły. I moim zdaniem bardzo to jest smutne, bo ten film mógł być naprawdę dobry. Jedyne, co się zachowało poza grafikami koncepcyjnymi, to fragment scenariusza z przemową głównego antagonisty.
Katsudo Shashin. To, co widzicie tutaj, to pierwsze znane anime, jakie powstało w historii. Ma ono już więcej niż 100 lat. Jest ono tylko parusekundowe i powstało przed 1912 rokiem. Technicznie czyni to tego oto chłopczyka pierwszym w historii bohaterem anime. Pirate R. Goodbye Lucien and Wayne. To... coś... to jest chyba najmniej kojarzony, nie zaginiony, najbardziej tajemniczy i chyba nieistniejący odcinek kreskówki. Po raz pierwszy pojawił się na angielskiej Wikipedii na początku jej istnienia w artykule o bliźniakach Kramp jako rzekomo ostatni odcinek. Potem pojawił się w polskiej wersji artykułu i na Filmwebie i mam podejrzenie, że było to coś napisane przez fana, który napisał to dla jaj i potem wszyscy się na to nabrali, ale... kto to wie? Bliźniaki Kramp to kreskówka na temat produkcji, której i detali na temat której wiadomo niewiele, ponieważ nigdy nie była za specjalnie popularna, więc nie zdziwiłbym się, gdyby takie coś mogło faktycznie czasem istnieć jako jakiś koncept czy coś. Gdyby coś faktycznie było na rzeczy, to bym się nie zdziwił. 4B80C8224DAC4O large.jpg. To jedyny znany zrzut ekranu czegoś, co mogę określić mianem bardzo wczesnej wersji Władców Much, tworzonej w 2006 roku. Nie wiemy o niej absolutnie nic i to, co tu widzimy, to jedyne, co mamy dostępne na jej temat. Wiemy, że w tej wersji pracować miał przy niej też Paweł Pewny, a rodzice mieli w ogóle się nie pojawiać i co ciekawe, Czesio również miał ich mieć i mieli go wołać Czesio, do domu! Chujowy zawiadomo. Mówi boss, mam dosyć czekania. Chcę mieć Pikachu i tym razem mi się uda. Te dwie nicnoty to kłopoty. Te dwie nicnoty to kłopoty. To myło buzów nie ma równych nam. Kolejny, mamy chytry plan. Ja będę królem. A ja królową. Ja będę własna. Zła. Te dwie nicnoty to kłopoty. To kłopoty. Te dwie nicnoty to kłopoty. To kłopoty. By chronić świat od dewastacji. By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. Miłości i prawdzie nie przyznać racji. By gwiazd dosięgnąć będziemy walczyć. Jesse! James! To zespół R walczy w służbie zła. Więc podaj się, to walczy stać. To zespół R to kłopoty, te niecnoty. Wciąż kłopoty, wciąż co ty dopuszczamy znów. To jest poździerany gumolek. To jest gumolek poździerany. Nie klej, bo cię kurwa kopnę ten ryj i zobaczysz, co ci tam klej. To klej kurwa, gumolek teraz odrywałeś, kurwa czy nie. I co teraz kurwa będzie? Co będzie teraz? Jedno zrobiłeś, a drugie zniszczyłeś. I co by obrażał, że 300 zł na gumolek dam albo więcej? Ty kurwa nic kurwy synie nie zrobi. Puść! Puść! Puść pazurę! Ty...